Jeżeli użyjesz kodu FIACO, będziesz mógł otworzyć jedną skrzynkę na stronie. Zapraszam. Halo, halo, hej, cześć, witajcie w najnowszym odcinku na moim kanale. Ja jestem FIACO i słuchajcie, dzisiaj pootwieramy sobie skrzynki na stronce csgoskins.pl. Nieraz widzieliście już pewnie tą stronkę zarówno w intrze na moim kanale, jak i to też w poprzednich openingach, które mega wam się podobają. W takim razie zabieramy się i otwieramy kolejne skrzynki. Zaczynamy! No i słuchajcie, na ostatnim openingu podbiliśmy stawkę, mieliśmy wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, $120 na wszystkie skrzyneczki. I słuchajcie, dzisiaj podwajamy po raz kolejny stawkę. Uwaga, $250 na dzisiejszy opening. Wow. W ogóle kiedy ja to nagrywam? Dzisiaj mamy piątek, 25 listopada. Za tym idzie, jest to Black Friday. Co za tym idzie, gdzie nie spojrzymy, wszędzie promocje, wszędzie wyprzedaże. No i tak samo jest również i tutaj na stronie csgoskins.pl. Uwaga, wszystkie skrzynki zostały przecenione o 10%. Także no słuchajcie, dzisiaj sobie trochę tego otworzymy. Pamiętacie, na pewno to pamiętacie, podczas ostatniego openingu powiedziałem. Obiecuję wam, że w kolejnym openingu skrzynia noża będzie... Otworzymy sobie skrzynię noża, obiecuję, słuchajcie. No nie pozostaje mi nic innego, jak się z tego wywiązać i to zrealizować. Także dzisiejszy opening zaczynamy od otworzenia właśnie skrzyni z nożem. Myślę, że takowy Karambit Slaughter byłby naprawdę fajny. M9 Fate, rewelacja byłaby. I taki Karambit Szkarłat na sieci również, ale słuchajcie, nie przedłużamy. $90 w jednej skrzynce. Uwaga! Proszę, coś dobrego by się przydało, naprawdę. Zobaczymy. Uwaga. O, będzie to nie, jest nóż Falcon Rzeź. Jest stabilnie. Nóż Falcon Rzeź Minimal Wear. Uwaga, za niego $75, także po tej skrzyneczce jesteśmy $15 na minusie. Ja nie płaczę, jest okej. Słuchajcie, tak sobie myślę. Otworzymy sobie później jeszcze jedną skrzynię z nożem, co? Kto nie lubi skrzyni OP? Nie dość, że bardzo wam się spodobała, że to jest skrzynia OP, no to ja ją bardzo lubię, bo z niej fajne rzeczy czasami leczą. I uwaga! No to nie jest fajny drop. Albo co? Albo mogę. Uwaga! Asimo był na początku, widziałem kilka Dragon Lore'ów. No dobra, po skrzyni OP przejdziemy sobie do skrzyni G2A, która kosztuje teraz 6,75, a ze skrzyni pakszy G2A za każdym openingiem leciało coś fajnego. I za każdym razem byłem zadowolony tą skrzynią. W ogóle, czy w poprzednim będzie Hyper Beast? Ta skrzynia jest rewelacyjna, po prostu ta skrzynka jest mega. Jak macie otwierać, otwierajcie skrzynię G2A i oczywiście skrzynię noża, nie? Ale ta skrzynia to jest po prostu sztos, to jest sztos normalnie. Idziemy za ciosem, otwórzmy sobie bezwzględną skrzynię. Ze względu na to, że tu jest nóż motylkowy szkarłatna sieć. Dwa na początku, to na pewno jest dobry znak. Tutaj nam uwaga poleci. Dajmy drugą szansę tej skrzynce. O, w ogóle tutaj ktoś Grotto dwa razy trafił, no. Dwie różne osoby, także jakoś tam... Uwaga, będzie sedno zamieszania. Spokojnie. No i jest sedno zamieszania, jest profit, uwaga, 4 dolce na tej skrzynce. Rewelacja, w ogóle słuchajcie, ja dzisiaj nie mam zamiaru otwierać tych skrzynek. Tych, gdyż one tutaj, no umówmy się, no. Z nich dopiero jest taki średni, chociaż czekajcie, bo tu jest ta jedna. Oprócz tej, bo tej za $3 i 3 noże są w niej, tak? Także no... Dajmy szansę również tej skrzynce. Zobaczmy, $3 i patrzcie, szansa na Hyper Beasta, na Aquamarine Revenge i na 3 takie noże. Uwaga! No byłoby za pięknie. A, ja się napiję. Zdrówko. O! Naprawdę? Już wyglądało tak pięknie. Okej, uwaga, skrzynia M4. Niech będzie skrzynia M4. No patrzcie, skrzynia M4 też. Skrzynia M4 też to jest jednak szczęśliwiec. Przynajmniej dla mnie oczywiście. Dla mnie, no zawsze z tego patrzcie mega fajne rzeczy leciały. I słuchajcie, no... No dobra, przejechałem się trochę. Miejski DD-pad. Jeszcze jedna. Skrzynia M4. Uwaga. Nitro. No, to chyba nawet wychodzimy na zero przy nicy. Aha. No, chyba nie bardzo. Przejdźmy do czarnej skrzyni, do tej nowości na tej stronie. Sztylety cienia i M4A4 Owl. A znowu się napiję. Ile Owl, jak akumulacja, o co chodzi? No i mamy Famasa Gina.
Ale to jest spoko. To jest spoko, bo Famous Jean tutaj dwa dolce na minusie, niby, ale jestem zadowolony, pomimo wszystko. W ogóle najgorsze to jest czarny laminat oraz Endgen. No to faktycznie, jakbyśmy trafili jeden z tych dwóch skinów, no to by się skrzynka nie zwróciła. Ale popatrzmy. O kurcz, no nie, 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 nie. W ogóle, wybaczcie, że ja... Co? Niby to jest najgorsze, to nam... What the hell? Dlaczego to kosztuje 5,62? No, nie doceniałem, to i tak mówiłem, błagam, tylko nie to. A tutaj, no, interesujące, dobra, jeszcze jeden. Wybaczcie, że sobie tak popiłem, ale przeszedłem dosłownie 10-15 minut temu do domu wszedłem, a zimno na polu w ciul. O, ja nie wierzę. No bez kitu, nie? Widzę, że ta skrzynia mnie polubiła, bo już dwa razy mi chciała dać coś dobrego, no ale i nie wyszło. Dyaństwo, kartel. No i znowu Fire Seppen, tak, pewnie. Jeszcze bliżej. Dobra, ostatni raz. Jeszcze bliżej go tam było dać, żeby tak, żeby mi się na środku zatrzymało. Jak na uletce. Jak na ostatnim odcinku. I mamy kolejny AK-47 Elitine. O, USP i Glock. USP i Glock to jest skrzynia, w której praktycznie nigdy nam nie poleciało nic dobrego. Chyba tutaj był najlepszy Kaiman, jeżeli dobrze pamiętam. I to było najlepsze, co nam poleciało. W takim razie, uwaga, no właśnie. Chociaż te łasice, bo ta łasica tutaj 5 dolców ponoć, nie ponoć. Ta łasica tutaj około 5 dolarów tam kosztuje, jeżeli dobrze pamiętam w ogóle. Także no to też byłby spoko drop. Tymczasem katakumby. Bo jeszcze tutaj zawsze mi dawało kluczyk, co było bardzo fajne, chyba tam jasko naklejka. Ale ja wierzę w Kobla. Jakby tutaj poleciał Kobl, to ja jestem już zarobiony. Jakby tutaj poleciał Kobl... O, marzenia. Dobra. Wejdźmy do czarnej skrzyni, powróćmy. Powróćmy do czarnej skrzyni. Albowiem, tutaj widzę potencjał w tej skrzynce. Naprawdę widzę, że ta skrzynka mnie... O... Ale było blisko. Było blisko, wiadomo, fajnie było. Rewelacja. Same famasy. O co chodzi? Dlaczego same famasy? I czas na skrzynię op. Czas na skrzynię op. Zobaczmy. Ja tutaj liczę na taką meduskę. Albo smoczą wiedzę. Czemu by nie? Takie uderzenie pioruna na przykład też byłoby spoko. I dwie meduzy pod rząd. Ale no oczywiście nie dla mnie. No. Także no jedna skrzynia M4 najpierw. I uwaga, dużo czerwonych skinów. Co to jest? Nie, no skrzynia z kałachami. Skrzynia z kałachami. A w niej, uwaga, trafiamy. W skrzyni z kałachami. Dwa Fire Serpenty pod rząd. No błagam, żeby nie był ten Elitine. No już proszę ten gistyfę. Dobra, okej. Okay. I w tym momencie stwierdzam, że należy otworzyć skrzynię op. Gdyż tu jest op meduza. I smocza wiedza. Ja bym się nauczył coś takiego i mamy, no nie. Dobra, słuchajcie, lekkie YOLO, gdyż z tego musi polecieć skin, który będzie warty więcej niż 40 centów, bo wtedy będę miał na skrzynie noża. Okej, okay, błagam, żeby był warty więcej niż 30 centów, bo będzie problem. No nie. Ojejku, jest 35. Jest, dzięki. Jest, chuja, mam. Uzbierało się, dobra. Okej, mamy o jeden grosik wyliczone idealnie. Idealnie po prostu. Skrzynia noża. O, tutaj ta strefa, ta linijka. Ta linijka jak najbardziej byłaby na propsie. I uwaga, skrzynia noża 89 dolarów. I popatrzmy. Uwaga, Karambit rzeź tak blisko. I mamy bagnet jasne wody. Co prawda jest to przetestowane w boju 73. Tutaj w ogóle, tak, to był jakiś lepszy stan, bo tutaj mam taki trochę zdepany. To się nazywa wyższa matematyka. Widać tak na skrzynki, żeby został idealnie jeden centik. Po prostu rewelacja. Cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobało. I widzimy się przy okazji kolejnych odcinków oraz openingów na moim kanale, kto już za niedługo. Trzymajcie się, do następnego. Hej, hej, hej.